Władysław Małachowski to niezwykle tajemnicza postać. Znany jest historii jako Leon Warnerke. Był inżynierem i wynalazcą w dziedzinie fotografii. 26 maja 1837 roku urodził się Władysław Małachowski, wynalazca pionierskich urządzeń fotograficznych. Władysław Małachowski to fotograf, konstruktor i przemysłowiec fotograficzny, uczestnik Powstania Styczniowego i emigrant popowstaniowy, wynalazca pionierskich urządzeń fotograficznych. Znany jest historii jako Leon Warnerke, choć to nazwisko przez lata nie było kojarzone z Małachowskim. To drugie nazwisko pojawia się w słownikach, encyklopediach, nierzadko z adnotacją, że Warnerke był węgierskim uczonym, ewentualnie rosyjskim. Tak znakomicie Władysław Małachowski zatarł za sobą ślad, a musiał to robić z bardzo ważnego powodu. W roku 1863 zostaje naczelnikiem powstańczym dla miasta Wilno. Później zaś był jednym z głównych przywódców powstańczych w powstaniu styczniowym na Litwie. Następnie podzielił los wielu naszych rodaków, to znaczy musiał udać się na emigrację, aby uniknąć konsekwencji swojego udziału w powstaniu. List gończy za Małachowskim. Wysoka nagroda pieniężna. Wszystko to sprawiło, że musiał uciekać z kraju, zmienić nazwisko, osiedlił się w Londynie. Około roku 1870 tworzy własną pracownię fotograficzną w Londynie. Natomiast okres od 1880 do 1887 należy uznać za najbardziej płodny dla tego wynalazcy. Był jednym z najważniejszych wynalazców w tej rodzącej się wówczas i bardzo dynamicznie rozwijającej dziedzinie. Tworzy najważniejsze wynalazki, między innymi fotometr, który patentuje już w roku 1880, czyli przyrząd pomiarowy do pomiaru natężenia oświetlenia i innych parametrów światła. W tym też okresie tworzy sensytometr, który określa stopień światłoczułości oraz rolę kasety na 100 zdjęć. Właśnie on jako pierwszy skonstruował aparat fotograficzny, który był oparty o kliszę filmową. Nie jak to dotychczas miało miejsce w oparciu o płytki szklane, ale o kliszę filmową. Nowoczesne, jak na owe czasy, aparaty fotograficzne wymagały szczególnych materiałów światłoczułych. Małachowski zastosował perforowaną taśmę papierową z przenoszoną do wywołania na szkło emulsją brono-żelatynową na nośniku kolodoinowym. Ten bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, wynalazek niezwykle usprawnił i rozpowszechnił wynalazek fotografii. Rolki kasety były kamieniem milowym fotografii. Wyprzedziły chociażby taśmę celuloidową George'a Eastmana. Kaseta zaprojektowana przez Warnerkego pozwalała na wykonanie 100 zdjęć. Ten wynalazek wyprzedzał o około 13, kilkanaście lat w każdym razie. Wyprzedzał wynalazek Eastmana. Powiedzieć można, że gdyby nie wynalazcy amerykańscy, ci, którzy opatentowali markę Kodak, to Warnerke byłby pod tą marką zapewne najważniejsze aparaty fotograficzne i materiały byłyby w świecie znane. Warnerke był na tyle zakamuflowanym dawnym zbrodniarzem politycznym, że pozwalał sobie na podróże także do Rosji. W Petersburgu założył fabrykę materiałów fotograficznych i był założycielem Towarzystwa Fotograficznego jako oddziału Carskiego Wszechorosyjskiego Towarzystwa Technicznego. Był wynalazcą, ale też oczywiście praktykującym fotografikiem. Zachowało się bardzo wiele jego prac, choć niestety archiwum, a także jego wynalazki w dużej mierze zostały utracone już podczas II wojny światowej.